Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Grzegorza Schetynę. Witam serdecznie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o tych ostatnich dniach, takich bardzo emocjonalnych, związanych najpierw z kontraktem na śmigłowce, który został zerwany, czy też negocjacje zostały gwałtownie przerwane. Później o ostatnich aktywnościach ministra Macierewicza, który w cudowny sposób podejmuje decyzje przewracające każdy logiczny rozwój wypadków. Bo to i o tym chcę powiedzieć, że jesteśmy krajem dojrzałej demokracji, krajem Unii Europejskiej, krajem, w którym pieniądze publiczne wydaje się w sposób jawny, otwarty, transparentny. Kraju, w którym w takich sprawach wydawania publicznych pieniędzy dominuje polityka przetargowa. I tu mieliśmy do czynienia właśnie z taką otwartą formułą szukania oferentów na spory, bardzo duży kontrakt. Cała praca, o czym będzie mówił minister premier Siemoniak, trwała 21 miesięcy. Była uzbrojona we wszystkie możliwe zabezpieczenia, tarcze antykorupcyjne. To, co jest dzisiaj niezbędne, co jest takim podstawą i fundamentem wszystkich procedur przetargowych. Te 21 miesięcy pracy zostało wywróconych w ciągu kilku godzin, tak naprawdę konferencją prasową ministra obrony narodowej, który zdemolował te negocjacje i wszystkie ustalenia, które z nich wynikały. A następnie w ciągu kilku dni, zmieniając narrację, przeinaczając fakty, podjął decyzję, bo dzisiaj jest zamknięcie pewnego etapu. Podjął decyzję o zakupie w konkretnej ilości śmigłowców. Nie wiemy, ile ich dokładnie będzie, ale dzisiaj usłyszeliśmy, że 2 w tym roku, a 8 w przyszłym, bez procedury przetargowej, bez żadnych reguł, bez żadnej otwartości, nie wiadomo, z czego wynikały te decyzje i kto za nimi stoi. Więc chcemy o tym dzisiaj powiedzieć i powiedzieć bardzo twardo także, że będziemy domagać się i złożymy wniosek o powołanie komisji śledczej, która będzie dotyczyć wszystkich procedur przetargowych dotyczących pieniędzy budżetowych, pieniędzy, finansów, które miały być przekazane na zakup śmigłowców. Wszystkich procedur przetargowych, wszystkich decyzji, wszystkich dyskusji na temat także offsetu, bo jak Państwo pamiętacie, jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy, że to oferta offsetowa była niezbyt wystarczająca. Dzisiaj minister Macierewicz podejmuje decyzję o zakupie śmigłowców bez żadnego offsetu. Więc o to też będziemy pytać i chcemy, opinia publiczna musi poznać co do konkretu, co do detalu, całą tę ponurą historię, która tak naprawdę wyprowadza nas z Unii Europejskiej i tworzy z nas Republikę Bananową, gdzie procedury, gdzie prawo, gdzie relacje i zwykła przyzwoitość negocjacyjna po prostu nie obowiązuje. Przewodniczący. Szanowni Państwo, komisja śledcza dlatego, że dzisiaj nie ma instytucji w Polsce, która byłaby w stanie sprawdzić i odpowiedzieć na pytania dotyczące człowieka, który ma sprawstwo kierownicze w tej sprawie, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Ani Zbigniew Ziobro z jego prokuraturą, ani minister Kamiński z jego służbami nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, które same się nasuwają. Dlatego proponujemy komisję śledczą, przypominając, że to Jarosław Kaczyński, kiedy był premierem, sprzedał zakłady w Mielcu, zakłady, które produkują te helikoptery, o których dzisiaj mówi minister Macierewicz, Amerykanom. To Jarosław Kaczyński jeszcze w 2014 roku, będąc w Mielcu, mówił, że tam są produkowane najlepsze na świecie helikoptery, a przetarg, który był potem rozstrzygany, według Jarosława Kaczyńskiego był przetargiem ustawionym. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego z Mielca z 12 listopada 2014 roku. A jeszcze w tym roku, 28 lutego, minister Macierewicz mówił, że pierwsze karakale zostaną dostarczone Polsce jeszcze w tym roku.
to Jarosław Kaczyński musiał wpłynąć na ministra Macierewicza, że zmienił zdanie. Ale nas interesuje, jaki wpływ mają Amerykanie na Jarosława Kaczyńskiego, że zdecydował się pogwałcić wszystkie możliwe procedury, że transparentny przetarg, który się odbył na jednej śmigłowce, zamienił na kompletnie nieprzejrzyste procedury wyboru przez ministra obrony narodowej jednego z helikopterów, oferenta, gdzie Jarosław Kaczyński jest zainteresowany tym, bo ten zakład sprzedawał. Nasze pytania to, czy przy sprzedaży tego zakładu Amerykanom w 2007 roku były jakieś dodatkowe porozumienia między ówczesnym premierem Jarosławem Kaczyńskim a Amerykanami, o których nie wiemy, a dzisiaj są być może one spłacane. Nasze pytanie jest, w jaki sposób przy wizycie pani premier Szydło i ministra Macierewicza pojawiło się 6 śmigłowców gotowych do sprzedania Polsce dzisiaj. Śmigłowca nie produkuje się w tydzień, a minister Macierewicz, będąc w Mielcu, pokazywał za swoimi plecami 6 śmigłowców, które może kupić od ręki. To są pytania, które nam się nasuwają i tylko Komisja Śledcza jest w stanie na nie dać odpowiedź. Także na inne pytanie, jakie jeszcze możliwości wpływu mają Amerykanie na Jarosława Kaczyńskiego? Jakie jeszcze tematy mogą być poruszane w rozmowach między Amerykanami a Jarosławem Kaczyńskim, że tak ulegamy jednemu krajowi? To jest pytanie, które będziemy stawiać przy okazji pracy już Komisji Śledczej, bo wiele nieprawidłowości, wiele niejasności w tej kwestii musi być wyjaśnionych. Szanowni Państwo, nie ma drugiego kraju na świecie, w którym bez żadnej procedury, bez żadnych negocjacji minister obrony ogłasza, że w konkretnej prywatnej firmie kupi śmigłowce czy jakikolwiek inny sprzęt. To jest zdarzenie bezprecedensowe, łamiące wszelkie zasady dokonywania zakupów obronnych, które obowiązują w Polsce czy w Unii Europejskiej, czy w cywilizowanych państwach świata. Ja chcę Państwa zapewnić, że wszystkie postępowania przetargowe prowadzone za czasów, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, były prowadzone rzetelnie, przejrzyście, uczciwie, a do postępowania na śmigłowce przyłożyliśmy szczególną rangę i szczególną wagę, żeby cała dokumentacja i wszystkie działania były rzetelne i uczciwe. Potwierdził to sąd w kwietniu tego roku, gdy jeden z oferentów zaskarżył działania Ministerstwa Obrony Narodowej. Więc również służby specjalne odpowiedzialne za walkę z korupcją zapewniały niezbędną osłonę temu działaniu. Dzieje się też jeszcze inna zła rzecz, mianowicie najwyraźniej nikt nie pyta wojska o to, czego ono potrzebuje, tylko kupuje się na pniu to, co akurat producent ma na zbyciu. Chcę zadać pytanie, co z 6 śmigłowcami zaplanowanymi w tym przetargu dla ratownictwa morskiego? Co z innymi śmigłowcami, które były zaplanowane? Nie usłyszeliśmy tego na konferencji Antoniego Macierewicza w sobotę. Nie usłyszeliśmy również na konferencjach prasowych premier Szydło i ministra Macierewicza wczoraj i dzisiaj. Wydaje się, że te obietnice, na przykład ta dzisiejsza, że będzie centrum serwisowe śmigłowców z Mielca i Świdnika w Łodzi, są bardzo na wyrost. Gdzie deklaracje strony amerykańskiej czy strony włoskiej, że się do takich rzeczy zobowiązują? Więc mamy dużo obietnic bez pokrycia, a przede wszystkim złamanie wszelkich zasad obniża to bardzo wiarygodność Polski, bo nikt na świecie w taki sposób nie kupuje broni.